Dzisiaj w EA Sports FC pojawi się drugi sezon w punktach przełomowych. Dzisiaj się materiale postaram się omówić z wami. Nagrody, które tutaj są, które karty lub paczki warto wybrać nad innymi. Co jest lepsze, a co gorsze. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Ja zapraszam już do oglądania. No więc tak, jak widzicie, ja już mam tutaj odblokowany nawet poziom trzeci. To była paczka 3 napastników 81, nic nie wypadło, ale to nieważne. Patrzymy dalej. 2x8, 2+. Tutaj mamy jakieś paczki. No i pierwszy poważny tutaj problem się zaczyna tu, czyli 10x80+ lub 3x83+. Ja zawsze jestem zwolennikiem, jak mam taki wybór, no to żeby wybrać to, gdzie jest więcej kart. Mimo że tutaj no jest 80+, a tu aż od showoverala więcej gwarantowane, to mi się wydaje, że z tej paczki i tak wypadnie wam jakaś 8-3, nawet może być lepiej. A tutaj przez to, że są 3 karty, no to może być ciężko, żeby coś dobrego trafić. Także ja bym brał tutaj tą paczkę 10x80+, no nawet na swoim przykładzie mogę wam powiedzieć, że czasem były jakieś paczki 2x83+, i totalnie nic tam, same były 8-3, także tutaj bym brał tą drugą. No i tutaj mamy wybór między kartami. Szczerze, w tym pierwszym wyborze na pewno bym odrzucił tego Belga, Zirkeze, no 3x3, więc no sami sobie odpowiedzcie, karta średnia. Jedyny sensowny gracz tutaj to jest Awoni, jeśli dobrze wymówiłem się, nie, to Sorki. Tylko że on też ma 3x3, ale statystyki ma no już lepsze niż w przypadku tamtego Holendra. Tutaj jak ktoś ma słabszy skład, to nawet można nim coś pograć. Dalej mamy znowu paczuszki i kolejny wybór zawodnika. Tutaj mamy Onyekę, jest to absolutna moim zdaniem topka. Warto go wybrać, nawet jak ktoś ma jakiś słabszy skład, to on się jak najbardziej nada na SPD. Taka alternatywa, nawet może bym powiedział lepsza wersja Tonalego. Taki typowy box to box, taki może nawet Kante, taki z dawnych lat, że tak powiem, ultimate'owych. Naprawdę super karta. Dalej mamy Ramazani, no on ma też średnie gwiazdki, także na zmiennikach gdzieś na 90 minutę da radę. Ale no możecie na przykład kupić Adeyemiego i będzie chyba nawet lepszą kartą niż ten Ramazani. Dalej mamy Klasena, tutaj no 70 szybkość biegu i jakoś wybitnie ta karta też nie wygląda. Także w tym wyborze ja bym postawił na 100% na Onyekę. Ale mamy znowu paczki i tak dziwnie, bo zawsze karty były gdzieś w takich pełnych poziomach typu 20, a tutaj dalej w 19 mamy do wyboru Iwobiego. Karta wygląda dość solidnie, tylko ta zwinność równowaga trochę martwi i wykończenie też nie jest najlepsze. No i te gwiazdki, 3 słabsze, to trochę słabe. Szczerze, ja bym ani na skrzydle go nie dawał, ani na napad przez to wykończenie, ale bym próbował nim grać, jakbym już go wybrał, to na SP. Zobaczcie, on ma pozycję SP, 62 obron, dacie mu jakąś, nie wiem, cień albo katalizator, znaczy katalizator obrony nie podbija, no coś do obrony, kotwicę na przykład, i naprawdę na SP wzrost ma spory. Taki bardzo ofensywny SP na spokojnie da radę, moim zdaniem. Jak macie skład z Premier League, to polecam. Ale tutaj mamy jeszcze lepszą kartę, bo Axel Witsel dostał spory upgrade tempa, co sprawia, że jest naprawdę mega grywalny. Czy na SEO będzie top, czy na SPD, tutaj w zależności co potrzebujecie. Jak macie skład z La Liga, to bierzcie absolutnie tego zawodnika. Tu ma też jakieś playstyle i naprawdę na SEO czy SPD będzie to, myślę, że topka. Dalej mamy Karsdorpa. Nie no, 3x3 na takie CPS lub PO lub SP da radę, na skrzydło czy gdziekolwiek indziej. No będzie to średnia karta, jak macie skład Serie A, to polecam, ale mimo wszystko z tej trójki moim zdaniem najbardziej się opłaca wybrać Witsela. No i ostatni poziom, tutaj dostaliśmy 2x87+, lub 3x86+. Tutaj analogicznie jak mówiłem w przypadku piątego czy tam którego tam poziomu, ja bym brał ilość, czyli 3x86, bo tutaj na przykład, nie wiem, traficie 2 8 7, a tu w najgorszym przypadku 3 będą karty, także ja bym brał tutaj tą paczkę. Także dajcie znać, co wy weźmiecie za ten poziom. Swoją drogą, ja już odebrałem nagrody za Division Rivals, jutro się pojawi film, ale co najlepsze, EA dalej nie zaktualizowało nagród sezonowych. I za wygranie 90 spotkań w dalszym ciągu mamy do odebrania TIFO, także gratki dla EA. Gratulacje, naprawdę świetna, świetna sprawa. Ale dobrze, już nie krytykujemy tej firmy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!